I witam was bardzo gorąco i serdecznie, z tej strony Piko, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Fallout 4 i kontynuujemy nasze działania w Bractwie Stali, a raczej zniszczeniu go. Dobra, w każdym bądź razie, mamy teraz dostać się tam na górę. I mianowicie rozpieprzyć statek od środka, wydaje mi się. Nie, mam jeszcze jeden rozpieprzyć ten. Ten taki śmieszny. Jezu Chryste, nie strasz. Ten taki śmieszny generatorek, który robi pole magnetyczne. Ale tam było za mnie na dole, wyjdziemy sobie tutaj windą. Nikt mi się na tego otwierać nawet. Miałem na myśli na górę, no ale... Dobra, protektroniku, gin. Alright. Ogniwo fuzyjne nabój CFK Stal. Dobra. Mamy wszystko, co jest potrzebne. Ale teraz trzeba spieprzeć na dół z powrotem. Dobra. Dotrzyj do Liberty Prime. Tam jeszcze jeden ten widzę. Słyszę. Nie widziałem, tylko słyszę. Więc szybko trzeba podbiec do Liberty Prime'a. O, gdzie on kurwa był? A ten helikoptereł? Trzeba zniszczyć? Nie, no nie dosięgnę go nawet. No dobra. No i amunicja skończyła. Dlatego trzeba teraz laser Gatlinga wziąć. Pójść tu na górę i naokoło, tak trzeba to robić. Tylko zaczął padać deszcz. Mój armor padł, więc musiałem zabrać komuś innemu. Taka sytuacja, no niestety. Ogniwo nabój w kolonii śmiertelnik. Tu było wejście na górę, dobra. Kogoś tutaj zżarło coś. Oho, naczelny skryba. Cześć! Hejdo! Okej. No i co ja mam tutaj zrobić? Ma tylko dotrzeć do tego. Dotrzeć do Liberty Prime. Kurde, jakie to brzydki. Rozstaw przekaźniki teleportera. To chyba to. Nadajniki instytutu. Dobra, gień kobietko. Wzmacniany bojowy napierśnik. Melon nabój, ogniwo fuzyjne. Holo nieśmiertelnik. Jaj.
Czemu ja nie biegam? Jestem przeciążony w jakikolwiek sposób? Tak, jestem, lol. Jedno działko wywalę. Ej, latacz! Spieprzej. O przechuj! Myślałem, że on na mnie wybuchł, ja umarłem. Kurwa, quick save na szybko. Broń hakującego syntka. Gień. Ten z działkiem na kurwia tutaj. Co tu się dzieje? Bronimy syntka, który broni tutaj wszystkiego. Nikt tu kurwa nie wejdzie. Ani ty, ani twoja matka. Spieprzaj. To się nazywa akcja. Ja osobiście nawet nie wiem co mam robić, nie? Ale to się nazywa akcja. Wow, skąd? Kurwa, jak spadłem. Czemu zabity? Co się stało? Halo? Uciekać z lotniska? Czemu? O kurwa! Okej. Wow! Ten Liberty Prime się na chuja stał. W sumie. Ja nie wiem, co się stało! Nie wiem! I gdzie ten cały... Ja chciałem Maxona zabić sam. W sensie ja. A on umarł razem ze statkiem. Ale lipa. Myślałem, że zabiję Maxona. Za to, że zlecił mi zabicie Dansa. O. Uciekaj z lotniska. Komunikat po prostu, uciekaj z lotniska. What the fuck? Na pustkowiach nie brakuje najróżniejszych psów. Od zajadłych dzikich kundli po tresowane brytany bojowe. Dopiero 8 minut odcinka, już wybuchł statek. Halo. Każdy numer zakazanych tatuaży odblokowuje nowe unikatowe tatuaże na twarz. Czemu na twarz? Ja chciałbym na ręce, na takie rzeczy. Każdego chirurga plastycznego. No wiesz, gro. Mój chirurg plastyczny umarł. I jego miejsce miał przejąć drugi, ale nie wychodzi z domu, bo się cyka. Cyka blejet. Ja nie wiem. O kurwełe. Hech. Piper? Jesteś, uff. Yeah. Unit X688 speaks highly of your combat skills. Chcę tam pójść jak chuj, nie? No nie, i chuj, ojciec umiera. Ja chcę tam pójść. To dopiero kurwa wybuch. Wow.
Dobra, ja się tu po prostu palę. A zrobimy inaczej. Z racji tego, że już niepotrzebny nam Brotherhood of Steel Armor, wersja druga, wyrzucimy całokształt. I zapierdalamy bez żadnego armora póki co. A te generatory dalej produkują moc, to jest śmieszne. Tu już widzę, gówno zdziałam. Ogólnie w całym tym budynku gówno zdziałam. Po prostu Brotherhood of Steel już nie ma. W sensie w Commonwealth. Hech. Zostały jakieś części. Trochę się kopci, nie powiem. Trochę. No, tak więc... Tak, to wyszło. No dobra. Teraz jakie mam zadanie? Nuklearna rodzina, porozmawiaj z ojcem. Spanie w łóżku, gdy w pobliżu znajduje się towarzysz, z którym jesteś w związku, zapewni profit objęcia namiętności. 15 raz już to czytam. Oh my goodness. That was fucking amazing. Nie no, ale... Misja? Misja była fajna. Przyznam. Podobało mi się. Dobra, jestem na miejscu. Ojciecz. Ojciecz. Jest mi wręcz pewny, że on kurwa umrze, no bo to... Dobra, ale że jak on ma umierać, to ja może ten. Ty może wyjdę z tego kostiumu śmiesznego. You are authorized to access my stock of supplies. Handel. Let's see what you got. Dobra, i zanim ogólnie cokolwiek zrobimy, ten laser Gatlinga możemy w sumie pierprzyć. Wyrzutnie rakiet tak samo. Działko obrotowe zostawię, bo nie jestem pewien, czy mam u siebie w tym. No i te wszystkie rzeczy, no to niech zostaną oprócz tego. Tego? Tego. Chuj, niech zostanie. Niech wszystko zostanie. A, to jeszcze ten. Podaj mi amunicję. Dobra. Ojciec, halo. Na górze jest. Ojciec. Znaczy, synu w sumie. Czemu ty kurwa tu leżysz? Andrzej. Hello, Sean. Ah. There you are. I've already heard the news. But of course you wouldn't be here if it weren't a success. I'm glad it worked, but... I'm glad you're safe. Nic tam nie grozi. On umiera. There will always be threats. You must remain vigilant. Ali has always been loyal to the Institute and to me. You can rely on her for help. Once I'm gone, it's all up to you. Inna kuracja? Is there some other way? Another treatment that can help you? Nothing permanent, no. The inevitable could be delayed, but... At increasingly terrible cost, I simply decided... It wasn't worth it. Don't worry about me. You need to look ahead. Focus on the future. Our time together has been... Strange, hasn't it? I spent years wondering what you were like. Thinking about all we missed out on. I want you to know that...
grateful for the time we've had. I'm glad I found you. As am I. Thank you. Father, you've helped a boy achieve his dreams. I think I'd like to sleep now. Nie. I've lost Sean. All over again. I close my eyes. I see my life before all of this. Before the bombs. Everything can change in an instant. And the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. At some point, it happens to all of us. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I thought, I hoped, I could find my family, cheat time, make us whole again. The way we were. But now I know. I know I can't go back. I know the world has changed. That the road ahead will be hard. This time, I'm ready. Because I know war. War never war changes. Never changes. What? Nie wiem czemu, po każdym Falloutie to jest taka atmosfera, że normalnie wow. Nuklearne rodziny spoglądają w przyszłość, dwa achievementy. Ojciec tu jeszcze jest? Nie ma, już go. Co ja teraz zrobię? Main quest zrobiony. It must make you proud to see all that Father has done. All that hey. He has. Sounds like those raiders at Libertalia were quite a handful. Hey. From what I hear, that rogue sent that Libertalia. Nikt nic nie mówi o tym. Excuse me, Ali. He's gone. Isn't he? I'm very sorry. I know this must be difficult for you. He mentioned you. Said he always trusted you. That's very complimentary. Thank you. I hope you'll feel the same going forward. Obviously, the director's quarters are now yours. I'll see to it that requisitions is restocked and have them add in some additional items to be used at your discretion. Some of the divisions may still need your help. Consider checking in with them. Good luck, Director. Nice work bringing that rogue synth back. Excuse me, Ali. He's gone. No tak, umarł. Wiem, widzę, słyszę, wszystko. Dziękuję. Thank you. That's kind of you. I'm certainly happy to do whatever I can to help going forward. Obviously, the director's quarters are now yours. I'll see to it that some of the division. Sure. Good luck, Director. No to fajnie, chyba. Father has done remarkable things. I would not exist were it not for him. No, dużo dokonał. A teraz nie żyje. No. No nie wiem gdzie mam się powiedzieć teraz, no. Po prostu nie wiem. Wydaje mi się, że w tym momencie chyba skończę ten odcinek. I po prostu nie wiem. Zdecyduję, czy nagrywać wam poboczne questy wszystkie. Czy może darować sobie je. Czy nie wiem.
No bo póki co... We've improved security in bioscience. Now nobody can lock us out. Póki co zostaliśmy sami z tym naszym instytutem. Mamy tutaj wszystko, czego potrzeba do spokojnego życia. No ale oczywiście nasza postać, jak już straciła wszystko, to już nie ma... No, nie ma nic do stracenia, no. Jednym słowem. I... Po prostu, no nie wiem. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Nuklearna rodzina. Wyświetlimy wszystkie osiągnięcia. Tak na dobry początek. Interesuje mnie... Zadecyduj o losie wspólnoty. O, to chodziło. Dobra. Statystyki ogólne. Czas gry w dniach 36. Niecały miesiąc nam zajęła gra, można powiedzieć. Znalezione kapsle 13 tysięcy. Największa liczba kapsli, 10 tysięcy śmieci, Jezu Chryste. Genialne pomysły, wyrzucone rdzenie, zastraszanie, poskromione istoty. Zabójstwa we śnie, paraliżujące ciosy, zebrane figurki, 3. Pożarte zwłoki. Rdzenie fudyjne zużyte, zażyty, Rad X. Steampaki, zjedzona żywność, czasopisma. Misje. Wykonane zadanie 40, nie to jest ale 11, wykonane zadanie główne 10. Zadanie międzynarodowe 3, Instytutu 9, Bractwo Stali 8, poboczne 5, zadanie trasy 1. Sprawdźmy, co możemy tutaj jeszcze sobie zrobić. Tak mi się wydaje ogólnie, że jak wyjdą DLC już, będziemy kontynuować naszą grę na tym save'ie. W tym momencie wydaje mi się też, że ja zacznę sobie robić questy poboczne. Sam. Nie będę tego nagrywał chyba, bo to nie jest jakoś zbytnio ciekawe, gdy skończyliśmy całą fabułę. Ale za to, jeśli wyjdą jakiekolwiek DLC, będą one na pewno tutaj na moim kanale. Wszystkie DLC, które wyjdą, będą na moim kanale. Co do Fallouta 4. No a co do dzisiejszego odcinka, to wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak więc, no cóż. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc, na razie. Bye bye.